Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka, damy na to kolejne otwieranie paczek z FIFA 13 Ultimate Team. Nadal mamy Team of the Season z Bundesligi. W dodatku na rynku jest dostępny Arjen Robben jako Man of the Match. Dzięki niemu Bayern wygrał Ligę Mistrzów. Chciałbym podziękować za coins FIFA coins.pl. Jednak tym razem, o ile normalnie zapraszam na aukcję, tak dzisiaj chciałbym zaprosić was na kanał FIFA coins.pl. Link w opisie. Wkrótce pojawi się tam seria z Ultimate Team, w którym uwierzcie, że tam będą bardzo dobrzy zawodnicy, co najważniejsze, bardzo, bardzo drodzy, więc jeśli chcecie zobaczyć zawodników z Team of the Season w akcji, zasubskrybujcie tam ten kanał, bo wkrótce takie tam się serie właśnie pojawią. Miałbym więcej monet, jednak nieważne, otwieramy pierwszą paczkę, nie ma żadnej happy hour, szczęśliwej godziny nie ma. Robbena trafić to byłoby coś fajnego, może inaczej. Trafmy kogoś z ratingiem 85+, to będzie dobrze. Varane z Realu Madryt. Zawodników na razie sobie zatrzymam. No i Luis Felipe. Zawsze musimy cholera trafiać kogoś, kogo w tej paczce w ogóle być nie powinno. On jest srebrny, na miłość boską. Jedziemy, druga paczuszka. Karim Benzema na okładce. Oczy zamknięte. Może mi się poszczęści. Nope. Nie ma opcji. Dwie paczki, a my nie trafiliśmy nikogo. Nawet żadnego wyjątkowego gracza nie trafiliśmy. Joe Hart, proszę. Proszę, wyjątkowy złoty. Ale chyba nie drużyna tygodnia. No, ulubiony klub i mamy cholera. Valencię. Liczyłem, że tutaj wyświetli się Rooney. Jednak mamy Valencię, który pójdzie za jakieś 3000. I Rafinha. Z tego co widzę, bardzo szybki, również ląduje na stosie kart na wymianę. Nie dostałem żadnych wyjątkowych, teraz dostałem dwóch, może być. Na razie Valencia jest najlepszym graczem, którego trafiliśmy. Może będzie lepszy, wyjątkowy złoty po raz kolejny. Jednak kto nim teraz jest? Dym, 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 dym. Uj, znów dwóch, cholera. No ale... większego tempa, kurde, mieć nie mogli. Nie ma co ukrywać, fajnie, że dostajemy po dwóch wyjątkowych zawodników, jednak to nie jest to, czego szukam. Dawaj, Jakub. Nawet nie wyjątkowy. A szkoda, choć może, tak, wyjątkowy, Zuniga. Oj, jeny, mam wrażenie, że już po raz kolejny go trafiamy, no i jeszcze Herb Napoli na dokładkę. Zostały nam dwie paczki do otworzenia, jedziemy z przedostatnią. Murphy, EB, jakkolwiek to czytać, Elona Celes, super, super, jak na przełaz ostatnią paczkę, wow. What the fuck? Czy to jest żart? Czy to jest żart? No nie! Paczka! 7500 złota paczka i dostaję wyjątkowego srebrnego zawodnika z naprawdę nieprawdopodobnym tempem. Jej, I got two words for ya. Nie, nie chcę wysyłać tych kart do klubu. Jednak to jest niedorzeczne. Otwórzmy sobie, zobaczę, czy będzie mnie stać na paczkę za 5000. Nie wystarczy mi, więc otwórzmy sobie jako ostatnią paczkę, srebrną paczkę premium. A jak trafię wyjątkowego brązowego zawodnika, to ja chyba padnę. Wow. Not bad. Not bad, zostawię ich sobie, nigdy nie wiadomo za ile chodzą, ale to aż tak dziwnie wygląda, jak wszystkie karty są srebrne, no ale oczywiście, Lilis. Zawsze musimy trafić, kurde, zawodnika, który, no, najlepiej, żeby go w tej paczce nie było. Jednak... Nie chcę ich sprzedawać. Jednak tak czy siak. Jeszcze mam coś dla was do pokazania. Jednak magicznie wyczarowałem 7500, więc dobra, otwórzmy ostatnią paczkę w dzisiejszym odcinku, tak oficjalnie i przy okazji, co chciałem ogłosić. Znaczy, chcę ogłosić to, że we wtorkowym odcinku Ultimate Team... Nie!
Nie! Nie! On był w Team of the Season! Nie! Chcę ogłosić, że w kolejnym odcinku zagramy sobie cały zespół bramkarzami, bo mam już prawie takiego gotowy, no ale nie! Nie! Nie, no dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie mogliśmy trafić Gerarda kilka dni temu? Damn! Jeszcze raz dzięki FIFA Coinspell za sponsorowanie monet. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro w karierze. We wtorek wracamy do Ultimate Team i gramy bramkarzami. Moje pierwsze wyzwanie. Możecie nadal je proponować w komentarzach, żeby było ciekawiej. Tak jeszcze myślę, że wkrótce sobie zrealizujemy Zero Chemistry Challenge. Oj, będzie ciekawie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Pelkanmen. Do usłyszenia. Cześć.